Cześć wszystkim, Daniel Ortega z tej strony, więc moja dyscyplina zmusiła mnie do tego, żeby nagrać ten film jeszcze raz, ponieważ wyprodukowałem się i okazało się, że nie wcisnąłem start. Więc muszę powiedzieć to wszystko od nowa. Tak czy inaczej, okazuje się, że wielu z Was ma problem z dyscypliną, macie problem, żeby robić to, co jest konieczne, żeby robić to, na co nie macie koniecznie ochoty w tym momencie, ale jest konieczne, żeby osiągnąć jakikolwiek cel macie, czy to jest cel z sylwetką, czy chodzenie na treningi, czyli dbanie o dietę, nawet wtedy, kiedy Wam pizza zapachnie. Czy to jest cel z lepszą pracą i czytanie codziennie książki, lub uczenie się na egzamin, czy cokolwiek. Czy to jest cel z czymkolwiek może być, nie wiem, otwarcie firmy, biznesu, cokolwiek to jest. Macie problem z dyscypliną. Ja zawsze powtarzam, że motywacja pomaga nam zacząć, dyscyplina pomaga nam skończyć, dyscyplina pomaga nam robić rzeczy, na które nie mamy ochoty, a muszą być zrobione. Dlatego każdy z nas musi ją mieć, jeżeli chce cokolwiek osiągnąć. Więc słuchajcie, ja Wam podam dzisiaj bardzo prosty przepis na to, żeby wprogramować w siebie dyscyplinę. Wy go sobie zmodyfikujecie pod siebie, ja Wam podam przepis. Zanim podam ten przepis, podam Wam też dwa proste sposoby, żeby pracować nad tą dyscypliną, albo żeby ktoś Wam pomógł pracować nad tą dyscypliną. Pierwsza rzecz, idźcie do wojska. Jeżeli macie okazję i chcecie iść do wojska, idźcie do wojska. Tam nie będziecie mieli wyboru. Musicie mieć dyscyplinę. Druga sprawa, zapiszcie się na jakieś sztuki walki, czy to jest karate, czy cokolwiek. Tam, gdzie będzie mistrz, który będzie miał wpływ na Was, który ma autorytet, którego będziecie chcieli słuchać i nie będziecie chcieli zawieść, będziecie chcieli przyjść na trening, posłuchać go i który nie tylko Was uczy, jak się bić, jak się broni, ale też uczy Was filozofii, uczy Was tego podejścia. I ja nie byłem w wojsku, nie mam doświadczenia z wojska, ale mam doświadczenie właśnie z tych sztuk walki, doświadczenie z wieloma mistrzami, którzy właśnie po części nauczyli mnie tej dyscypliny. No ale dobra, przejdźmy do tego przepisu. Jaki jest prosty przepis, żeby wyrobić w sobie tą dyscyplinę? Musicie zrobić jedną rzecz, albo znaleźć jedną rzecz, małą, prostą rzecz, której nie robicie, ponieważ nie chce Wam się, nie macie ochoty i zacząć ją robić codziennie, systematycznie. Ja proponuję pościelić łóżko. Jeden z generałów kiedyś miał, albo przeprowadził wywiad, albo ktoś z nim przeprowadził wywiad i tytuł tego filmiku brzmiał: jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij od robienia łóżka codziennie. Więc takie wyzwanie dla Was. Róbcie łóżko codziennie. Codziennie jak wstajecie, po prostu macie zrobić łóżko. Koniec, kropka. Codziennie, codziennie, codziennie. Wiem, że Wam się nie chce. Wiem, że już jesteście wystarczająco wkurzeni, bo musicie wstawać rano do pracy, do szkoły, na trening, gdziekolwiek. I komu się chce robić łóżko? Więc dla osoby, które nie robią łóżka, jak najbardziej to jest dobry sposób, żeby zacząć powoli trenować tą dyscyplinę. Następna rzecz, następny poziom, który już dawno powinien być praktykowany przez każdego z Was, z nas wszystkich, jest myć zęby. Nauczcie się myć zęby rano i wieczorem. Rano jak wstaniecie, albo po śniadaniu, wieczorem przed pójściem spać. To też jest pewna forma dyscypliny, którą nas rodzice uczyli od małego. Więc też musicie się na przykład tego nauczyć, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Następną rzecz, jaką możecie zrobić, to na przykład zmywanie naczyń od razu. Czyli na przykład jak jecie obiad, macie talerz, to nie zostawiajcie go w zlewie, nie róbcie góry naczyń, tylko od razu go umyjcie, stawcie na suszarkę, albo dajcie do zmywarki, albo nawet, nie wiem, osuszcie go i wsadźcie sobie do szafki i problem z głowy. Nauczcie się też to robić systematycznie. Jak nawet zrobicie tylko te trzy rzeczy, to Wasze życie już się poprawi, ponieważ będziecie mieli czysto w pokoju, będziecie mieli czysto w kuchni i będziecie mieli czyste zęby. Więc już macie trzy plusy i już macie trzy sposoby na trening dyscypliny. Teraz to jest cały przepis, ok? Wy możecie sobie to modyfikować jak chcecie, możecie dodać co chcecie. Następna rzecz, jaką możecie dodać, to jest na przykład czytanie książki codziennie 5 stron. Tylko 5 stron, nie więcej. Niektórzy z Was mogą dodać 10 stron, niektórzy z Was mogą zrobić jeden rozdział. Więc będziecie trenować dyscyplinę i będziecie się uczyć jakichś pozytywnych, pożytecznych rzeczy, może już w kierunku celu, który chcecie osiągnąć. Później możecie sobie znaleźć następne rzeczy, które chcecie zrobić, już może w kierunku Waszego celu. Powiedzmy, że chcecie zmienić swoją sylwetkę, a macie nadwagę. Więc Waszym pierwszym na przykład celem lub pierwszym jakby treningiem na dyscyplinę i czymś, co Wam pomoże zmienić sylwetkę, jest codzienny spacer, pół godziny, albo nie jeżdżę tramwajem, nie jeżdżę samochodem do sklepu, jest 15 minut drogi, więc pójdę pieszo do sklepu i wrócę pieszo ze sklepu, daje mi to około pół godziny spaceru. Robię pół godziny albo godzinę dziennie spaceru, plus zaczynam pić więcej wody. Dodajecie sobie małe rzeczy krok po kroku, żeby robić codziennie i w końcu
jakby dojdziecie do tego momentu, że już nie będziecie mieli problemu, żeby codziennie pracować nad czymś, co wam pomoże osiągnąć cokolwiek chcecie osiągnąć. Już nie sugeruję jaki cel, bo każdy z nas ma trochę inny. Ja już wyrobiłem sobie taką dyscyplinę, że codziennie potrafię usiąść do mojej pracy, mimo że mi się nie chce, mimo że może być dzień słaby. Wiadomo, są słabsze dni, lepsze dni, ale zawsze zrobię to, co jest do mnie jakby... co muszę zrobić. Więc to wymaga treningu. I każdy z nas musi na tym spędzić troszeczkę więcej czasu, troszeczkę mniej czasu. Niektórzy z was zrobią sobie listę 5 rzeczy, które muszą robić codziennie, niektórzy z was sobie zrobią listę 3 rzeczy, albo tylko jedną rzecz, którą będą musieli robić codziennie. Niektórzy z was już zaczniecie od większych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, czytanie książki, jeden rozdział dziennie, plus coś tam, ponieważ już składacie łóżko, ponieważ już myjecie zęby, ponieważ już zmywacie po sobie, musicie znaleźć sobie większe wyzwanie, żeby trenować tą dyscyplinę. Więc to wszystko. To jest cały przepis, jak zdobyć dyscyplinę. Możecie to robić krok po kroku, małe rzeczy, które tak naprawdę są nieistotne, ponieważ motywacja działa w ten sposób. Możesz się motywować karą, czyli jeżeli czegoś nie zrobisz, będzie kara. Jeżeli coś zrobisz, będzie nagroda i ta kara będzie dosyć szybko i nagroda też będzie dosyć szybko. Natomiast jeżeli robisz coś z dyscypliną, coś, co na to niekoniecznie masz ochoty i co niekoniecznie ktokolwiek zauważy, bo powiedzmy, jeżeli trenujesz swoją sylwetkę, i masz cel sylwetkowy, powiedzmy, no schudnąć albo nabrać masy mięśniowej, to nie przyjdzie w tydzień, to nie przyjdzie po pierwszym treningu, to przyjdzie po 3 miesiącach, po 4 miesiącach, po 5 miesiącach systematycznej, ciężkiej pracy. Ale ta nagroda będzie o wiele cenniejsza i o wiele większa. Więc dlatego dyscyplina jest równie ważna, jak nie bardziej ważna od jakiejkolwiek motywacji. Więc to wszystko w tym filmiku. Znacie przepis. Ja wam życzę powodzenia. No i co? Róbcie to z dyscypliną, nie? Cześć!